Dzień dobry. Dzień dobry. Witam was bardzo gorąco w bardzo zimny, deszczowy, wieczny i burzowy maj 2021 roku. Pojawiam się na kanale W Świecie Króla Myśli, przynajmniej taką się teraz nazywa, w przyszłości być może będzie jakaś korekta, jakaś zmiana. Pojawiam się na tym kanale na playliście motywacyjnej. Obiecałem sobie i swoim widzom, że nagram 3-4 wypowiedzi takie testujące i sprawdzę sam siebie, jak się czuję w tym temacie i czy daję radę i czy wy chcecie tego słuchać. Okazuje się, że te 3-4 filmy, 3-4 wypowiedzi to jest bardzo mały taki, zbyt mała próbka, żeby móc ocenić całość i stwierdzić, czy to się przyjęło, czy ja się dobrze z tym czuję, czy to warto robić, czy ktoś będzie chciał ze mną tutaj w tej, na tym, ze mną polemizować. Zobaczymy w takim razie dalej, pojedziemy dalej z wypowiedziami, przy czym wprowadzam w nie taką małą korektę, bo rozszerzam tematykę moich wypowiedzi o wszystko. Głównie będą one się skupiały na tych wypowiedziach takich motywacyjnych, ale nie tylko. Pozwolę sobie czasami dotknąć jakiegoś innego, zupełnie niezwiązanego z tym tematu. Ostatnio tak siedzę i myślę, chodzę i myślę, tak, bujam w obłokach i myślę, i myślę, i myślę. I tak dochodzę do takiego wniosku, kiedyś w wiekach ubiegłych na świecie istniało niewolnictwo. Później ono zostało zakazane. Dzisiaj istnieje dalej, ale o tym się nie mówi. Cichosza. Ale chciałem zwrócić waszą uwagę na coś zupełnie innego, ale związanego właśnie z niewolnictwem. Bo gdybym was, moich widzów, zapytał, czy jesteś wolnym człowiekiem. Ja korzystał będę ze ściąg, to już o tym mówiłem, to wtedy łatwiej i lepiej będzie ta moja wypowiedź tutaj wyglądała. Będzie ona uporządkowana, nie tylko taka zebrana z myśli, które gdzieś tam się wytworzą podczas mówienia. To tyle, jeśli chodzi o tłumaczenie się tego zaglądania do ściągi. Czy jeśli zapytamy dzisiaj człowieka, czy jesteś wolny? Odpowiedź padnie od razu. Tak, jestem wolnym człowiekiem. Każdy z nas to stwierdzi. Może co niektórzy bardziej świadomi, już się nad tym zastanowią. A no właśnie. I chciałem was dzisiaj nakłonić do tego, abyśmy się zastanowili nad pytaniem, czy jesteśmy wolnymi ludźmi, czy aby przypadkiem nie jesteśmy niewolnikami. Tak, my wszyscy. Niektórzy mają gówniane, stalowe kajdany i obroże, inni mają złote kajdany i obroże, ale tak na dobrą sprawę, wszyscy jesteśmy niewolnikami. I spróbuję wam to w tej mojej dzisiejszej wypowiedzi udowodnić, może nie tyle udowodnić, co po prostu zwrócić uwagę na ten aspekt, że w świecie, w którym wszyscy uważamy się za wolnych ludzi, ta wolność taka nie jest do końca. Nie jest do końca. Sprawdźmy to. Czy jesteś wolnym człowiekiem? Tak. No dobra. Jak sobie wymyśliłem, że ta moja wypowiedź będzie wyglądała? Otóż wracamy do momentu naszych narodzin. Wracamy do momentu naszych narodzin.
O, jestem się wtedy w jakimś tam berbecie małym, zupełnie niekumającym, nie wiedzącym, co się wokół nas dzieje. Mama nas tam przewija, tak, karmi. W pewnym momencie zaczynamy już coś widzieć, rozumieć, rozpoznawać świat. Tak, wiemy już, którzy są nasi, którzy są nie nasi. Wiemy już, która czynność jest miła, a która powoduje ból. Zaczynamy coś kojarzyć, zaczynamy poznawać słowa. Zaczynamy rozumieć. I w tym momencie, kiedy zaczynamy rozumieć, dokładnie w tym momencie, kiedy zaczynamy rozumieć, zostają nam nałożone pierwsze kajdanki. Na początku bardzo ładne, kolorowe, zabawkowe. Ale to już wtedy, to już w tym momencie zakładane są kajdanki. I to akurat te kajdanki całkowicie uzasadnione, bo założone w trosce przez rodziców, przez mamę, przez tatę. Nie chodź tam, nie właź do kałuży, nie wychodź na deszczu, tak? Nie rób tego, nie rób tamtego, nie dotykaj gorącego żelazka, nie wkładaj tam ręki. Tak, no tutaj akurat trudno mi jest przywołać jakieś zastrzeżenia i ostrzeżenia dla małego dziecka, bo sam już małym dzieckiem nie jestem, a nie mam kontaktu z maluchem żadnego, więc nie wiem, co tam małemu dziecku się zabrania, ale już pierwsze kajdaneczki już są, już są pierwsze zakazy. Nie rób tego. One są często dobre, słuszne i potrzebne. One mają nas nauczyć. Często pomagają w życiu. Ale już pierwsze ograniczenia zaczynają być na nas nakładane. Te za malucha, w dobrej wierze. Ale czym jesteśmy starsi, tym te kajdanki, te ograniczenia są coraz bardziej takie nie do końca w dobrej wierze i nie do końca dobre dla nas. Bo jak zaczynamy dorastać, to przymusza się nas do tego, abyśmy poszli do szkoły. To nie jest złe, to jest bardzo dobre, że idziemy do szkoły, jak najbardziej. Tylko popatrzmy, w jaki mechanizm zaczynamy tutaj już wkraczać. Już zaczynamy się asymilować ze społeczeństwem. Już tutaj nie ma żadnych odskoczni. Wszyscy idą do szkoły. Wszyscy, jak jeden mąż, jak jedna kobieta. Wszyscy idą do szkoły. To nie jest złe. Ale już nas się uczy pewnego takiego schematu, że jesteśmy częścią społeczeństwa, idziemy razem, robimy razem coś. Ucz się. Ucz się, żebyś zdał do następnej klasy. Ucz się, żebyś nie przyniósł wstydu mamie i tacie, żebyś przyniósł świadectwo z czerwonym paskiem. Nie wiem, czy te świadectwa z czerwonym paskiem jeszcze funkcjonują. A żebyś był wzorowym uczniem. W moim wieku był wzorowy uczeń. Wtedy, kiedy ja chodziłem do szkoły. I tak się już zaczyna się tego młodego człowieka kształcić, szlifować się ten diamencik. Żebyś był wzorowym uczniem. Później ucz się, bo teraz musisz zdać egzamin ośmioklasisty, żeby się dostać do lepszej szkoły średniej, żebyś mógł zdać maturę, żebyś mógł pójść na dobre studia. I tutaj się już kończą bajki. Tutaj kończą się już delikatne kajdaneczki, które można jeszcze w tym momencie zerwać. Mało komu się to udaje. Bo też nie zawsze jest słuszne. Co ja plotę? Zerwać kajdany to niesłuszne? No właśnie. To tak do zastanowienia się. Tutaj podrzucam. Czy te kajdany zerwane w młodym wieku byłyby... Czy ta czynność byłaby słuszna? Nie do końca, tak?
Z jednej strony wszystkie kajdany należy zerwać, ale z drugiej strony, czy te kajdany, o których ja teraz mówię, czyli ta edukacja, tak, wkraczanie w dorosłe życie, czy tutaj czy to jest dobre, żeby z nich rezygnować? No bo my je mamy. Już je mamy, już je nie wierzycie, że mamy, ależ mamy. Kończysz studia, idziesz do pracy. Bo tak robią wszyscy. Bo tak działa społeczeństwo. Tylko gdzie tutaj jest wolność? Przepraszam, wrócę do początku. Czy będąc małym berbeciem marzyłeś o tym, żeby pójść do pracy? Chyba nie do końca. Raczej chciałeś się bawić w piaskownicy z koleżankami, czy tam z kolegami, grać w jakąś piłkę. To było marzenie. Ale praca? To już niekoniecznie. No właśnie. Ale to nie było twoje marzenie. To było marzenie, to był cel, który został ci narzucony. Często w dobrej wierze, przez rodziców, przez znajomych, przez kolegów, koleżanki. Cel narzucony. Znajdź dobrą pracę. Czego ja się tutaj czepiam? No czepiam się tego schematu, bo wolny człowiek nie idzie tak, jak jest narysowany schemat. Wolny człowiek płynie pod prąd, bo z prądem płyną. Co płynie z prądem? Śmieci. W którym momencie można przestać płynąć ze śmieciami? To jest właśnie ten moment, w którym wkracza się w dorosłe życie. Uwaga! To jest bardzo ważny moment. I jeszcze raz zwrócę na to uwagę, że nie zawsze zdjęcie kajdan jest złe. Nie zawsze. Niektórzy idealnie się do tego nadają, żeby żyć w takim społeczeństwie, jakie zostało nam zorganizowane, narzucone. Niektórym to po prostu będzie pasowało. I nie ma w tym nic złego. Absolutnie nic złego. Tyle tylko, że wtedy wpisują się w to nowoczesne niewolnictwo. Są już niewolnikami. Jeśli nie wierzycie mi, że jesteście niewolnikami, to za chwilę wam spróbuję to udowodnić. Gdzie znajdziemy dobrą pracę? No, w dzisiejszych czasach najlepiej w jakiejś korporacji, prawda? Zostać korpolutkiem. Nieważne w jakiej dziedzinie gospodarki. Ważne, że w jakiejś korporacji. Bo tam praca jest pewna, tak? Mamy stałe pobory, możemy sobie wziąć kredyt, kupić samochód, kupić mieszkanie. Co? Kredyt? Czy będąc małym dzieckiem, jeszcze wtedy wolnym, twoim marzeniem było wziąć kredyt? No chyba nie. No, ale taki jest schemat. No bo musisz gdzieś mieszkać, założysz rodzinę, co też nie jest złe. To jest dobre. Zakładasz rodzinę, musisz gdzieś mieszkać. Dzisiaj już nie ma przekazywania z pokolenia na pokolenie jakichś wielkich majątków ziemskich. Każdy z nas mieszka przeważnie na jakimś osiedlu, na jakimś blokowisku. Niektórzy na osiedlu domków jednorodzinnych. No, takie dwa wybory w sumie tylko mamy. Nie ma to znaczenia. I do mieszkania, i do domu potrzebny jest kredyt. Inaczej nie dostaniesz mieszkania, nie dostaniesz domu. Jak nie masz mieszkania, to założenie rodziny, które jest dobre, właściwie mija się z celem. Bo mieszkając u rodziców zawsze się znajdą powody do jakiejś kłótni, nieporozumień, zatargów i skończy się piękna miłość, piękne marzenia i wspólna przyszłość. Kredycik.
Kredycik, kredyt. I to, moi drodzy, są już kajdany powiązane razem z obrożą na szyi. Tak, żebyś tylko tutaj siedział. Masz rączki związane. Przepraszam, rączki związane. Łańcuszek do szyi tutaj przywiązany. Jesteś już pełnoprawnym niewolnikiem. Gratuluję. Kredyt to już jest niewola. Kredyt to już jest niewola. Mała pożyczka jakaś tam drobna, tak? Na zakup żelazka, telewizora. Ona już jest upierdliwa. Bo trzeba co miesiąc płacić te parę stówek. A kredyt mieszkaniowy, czy kredyt na samochód, no to już są kajdany i to takie solidne kajdany. Jeśli pracujesz w korporacji, to te kajdany masz pozłacane, bo ładnie wyglądasz, bo jesteś z korporacji. Jeśli pracujesz gdzieś tam w jakimś drobnym zakładzie, albo wywalają cię z tej roboty co chwilę, no to masz te kajdany stalowe, zardzewiałe. Ale czy złote, czy zardzewiałe, stalowe, wszystko jedno, masz kajdany, już nie jesteś wolnym człowiekiem. Teraz popatrzcie, jak działa ten system, w co nas ten system wpycha. Bo ta droga człowieka, jaką teraz wam narysowałem, ona jest powszechna. Tak? Tu się ze mną zgodzicie, że każdy właściwie w tym samym schemacie trwa. Czy będzie pracował w budowlance, czy w medycynie, czy w branży IT, czy w jakiejkolwiek innej branży, to wszędzie jest ten sam schemat. Szkoła podstawówka, liceum, studia, korporacja, kredyt. Wszyscy są tacy sami. Różnią się tylko wykonywanym zawodem, umiejętnościami, które nabyli, albo zdolnościami, które odziedziczyli gdzieś tam w genach. System, właściciel niewolników, daje nam samochód, daje nam właśnie dom, mieszkanie. Oczywiście nic za darmo, bo to w ramach kajdanek. Dostajesz dom, samochód, mieszkanie. Nauczą cię pisać, liczyć, czytać. Udostępnią ci internet, Facebooka, Twittera, LinkedIn, jakieś tam YouTube, czy jeszcze inne platformy. To wszystko masz. To wszystko masz. Masz samochód, masz dom, masz internet. Czego ci więcej potrzeba? Niczego. Niczego ci więcej już nie potrzeba. I masz pracę. Blisko domu, pół kilometra. Możesz samochodem dojechać w ciągu paru minut. Tak się teraz skonstruuje świat. Pracujesz w bardzo bliskiej odległości od swojej firmy. Zauważ, że tak jest. Są wyjątki, gdzie pracują troszkę dalej. Ale te wyjątki mają dobre połączenie. Albo swoim samochodem, albo jakimś tam innym szynobusem, czy autobusem, czy nawet samolotem. Schemacik się powiela i on u każdego z nas funkcjonuje dokładnie, dokładnie tak samo. Jak powiedziałem, dali nam to wszystko. Tak, dali nam to wszystko. Dali ci dom, dali ci samochód, dali ci... Ty tego nie miałeś. Oni ci to dali. Ale w zamian za to nałożyli ci kajdany. I nie możesz. Nie możesz już popłynąć pod prąd. Chcesz zerwać kajdany? Popłynąć pod prąd? Jest to bardzo ryzykowne. I tylko dedykowane bardzo odważnym, silnym jednostkom, które potrafią się z tego wyrwać, które potrafią się otrząsnąć, zerwać wszystko, co było i popłynąć pod ten prąd. Takich jednostek jest niewiele. Ta społeczność pozostała całkiem, nie jest to złe. Ja cały czas będę mówił, to nie jest złe. Ten schemat, o którym opowiedziałem, on do końca nie jest zły. Tylko chcę was uświadomić, że on bardzo mocno przypomina
system niewolniczy. Powiesz, że możesz jechać na wakacje. No tak, no możesz, jak najbardziej. Nawet do ciepłych krajów. Oczywiście nawet sobie na księżyc pojedź. Ale po miesiącu musisz wrócić do roboty. Nie jesteś wolny. Jesteś niewolnikiem. To takim współczesnym niewolnikiem, korpolutkiem. I cały czas jeszcze będę powtarzał, żeby tutaj nikogo nie obrażać. To nie jest do końca złe. Niektóre osoby świetnie się w tym spiszą. Będą wręcz szczęśliwe. Będą wręcz szczęśliwe. Mam samochód, żonę, dzieci. Ładny dom, mieszkam w ładnej okolicy, mam świetną pracę, realizuję się. Jestem szczęśliwy. I okej. Okay. I okej. Okay. Wszystko w porządku. Ale to jest niewolnictwo. Bo nie masz prawa wyboru. Zerwać z tym wszystkim jest cholernie trudno. A jeszcze co jeszcze nam tutaj dokłada ten system. System jest bardzo, że tak powiem, produktywny i wpada na kolejne pomysły, bo internet i te wszystkie portale społecznościowe, to już jest zupełnie inna bajka, ale tam masz też podane na tacy to, co ci jest potrzebne. Nic więcej ci nie jest potrzebne, tak? Masz kontakt z kolegami, nie musisz chodzić. Ale robi się coś jeszcze więcej. Te nowoczesne osiedla, nieważne, czy to są domki jednorodzinne, czy blokowiska, te nowoczesne osiedla, ulokowane w pobliżu pracy, szkoły, one zaczynają być wyposażane w coś takiego jak stacje paliw pod nosem. Tak, żebyś jadąc do pracy mógł zatankować i wracając z pracy zatankować. Przy okazji masz gdzieś tam po boku pizzerię albo McDonalda, żebyś się nie szwendał dalej. Żebyś nie zaglądał, co jest więcej. Żebyś nie dociekał. Żebyś nie zauważył czegoś, co może spowodować w tobie pewne olśnienie i bunt. Jeszcze, żeby ci ułatwić i jeszcze bardziej cię zblokować i ograniczyć twoje podróże w okolicy tylko, to jeszcze już niedługo, coraz więcej, już prawie, że pod każdą klatką stoją paczkomaty, a wszystko to, co zamówisz sobie w internecie, zostanie ci doniesione do drzwi. Ja tak sobie myślę, bo ten system już powinien dawno to zrobić, bo jest to proste do zrobienia. Oni jeszcze na to nie wpadli. Samo uzupełniająca się lodówka tutaj w tym systemie jeszcze powinna być. Ona będzie takim ostatecznym już dopięciem tego systemu niewolniczego. Samo uzupełniająca się lodówka. Niemożliwe? No, dzisiaj już chyba nikt nie będzie twierdził, że to jest niemożliwe. Można tak postawić bloki, zgodzicie się ze mną, żeby w jakichś tam ciągach komunikacyjnych roboty, czy też inni ludkowie z innej korporacji mieli dostęp do twojej lodówki, żeby mogli ci tam wrzucić to, co sobie zaplanowałeś, tak? Albo zostało ci zlecone przez lekarza, że masz takie, a takie produkty jeść, a tych masz nie jeść. I takie ci zostaną dostarczone, inne nie. Przy okazji jeszcze w samo uzupełniającej się lodówce może być apteczka, gdzie dostaniesz leki na miesiąc czasu. Jeśli masz nadciśnienie albo cukrzycę, albo jeszcze jakąś inną cholerę, to ci tam od razu wsadzą leki do tej samo uzupełniającej się apteczki, lodówki. Fajna perspektywa, podoba się wam samo uzupełniająca lodówka. Ja się zastanawiam, dlaczego oni teraz jeszcze tego nie robią, bo to już jest technicznie do zrobienia. Zastanawiam się, dlaczego tego nie robią, ale kiedyś to zrobią. Kiedyś to zrobią. Po co to jest wszystko zrobione? Po co są te bliskie paczkomaty, stacje paliw, McDonaldy, samo uzupełniające się lodówki, ewentualnie jeszcze jakieś pralnie, bo w niektórych miejscach może jeszcze one funkcjonują, czy siłownie, czy to wszystko po to, żebyś się nie szwendał. Niewolnik ma siedzieć w domu.
ma być leżeć na swojej pryczy i wstawać rano do swojej pracy. Tylko po to ma żyć niewolnik. Szkoła, praca, kredyt, czyli niewolnictwo. Czy będąc berbeciem miałeś taki cel? Czy marzyło ci się może coś innego? Przypomnij sobie, dasz radę? Przypomnieć sobie, jakie miałeś marzenie, mając, dajmy na to, 10 lat. Co było twoim marzeniem? I co z tym marzeniem zrobiłeś? A może inaczej zadam pytanie, co zrobiono z twoim marzeniem? Ale jeżeli już zadaję pytanie, co zrobiono z twoim marzeniem, to już od razu cię wpisuję w system niewolniczy, bo to nie ty decydowałeś. Tylko wtedy, kiedy ty podejmujesz decyzję, nie jesteś niewolnikiem. Jeśli ktoś podejmuje za ciebie decyzję, no to jesteś jego niewolnikiem. Od samego początku, to już mówiłem o tym berbeciu, któremu rodzice zakazywali czegoś, żeby czegoś nie robił, bo to jest złe dla niego. Od samego początku, od momentu, kiedy zaczynaliśmy rozumieć, zaczęto na nas wymuszać posłuszeństwo. Na początku było to dla naszego dobra, a później nam wmówiono, że ten schemat i posłuszeństwo też jest dla naszego dobra. Ale to już jest niekoniecznie dla naszego dobra. Czy rozumiecie, o czym mówię? Czy bardzo to zaplątałem i niejasno to wytłumaczyłem? Zbyt słabo to wytłumaczyłem. Za słabych słów, za słabych opisów użyłem, żeby przekazać swoją tutaj myśl. Schemat, który prowadzi nas do nowoczesnego niewolnictwa. I taka osoba, która płynie pod prąd, często zwana wyrzutkiem, kimś dziwnym, dziwakiem, dziwolągiem, niechcianym, nielubianym, a potem znanym i kochanym. Albo niekoniecznie. Albo niekoniecznie. Co o tym sądzicie? Jakie macie zdanie na ten temat? Próbuję was na tym kanale namówić do dyskusji, do polemiki ze mną. Na razie mi się to nie udaje. Być może akurat ta wypowiedź spowoduje, że więcej ludzi napisze jakieś komentarze tutaj pod filmem albo na mojego maila. Być może ta wypowiedź jeszcze nie była taka dokładna i dobra. Być może nie udało mi się dobrze sprecyzować swoich wypowiedzi, swoich zdań i ten temat źle ułożyłem. Ale ja się tego uczę, bo pisząc książkę ja mam czas, żeby sobie niektóre wersety ponaprawiać, tak? Tutaj przy nagraniu, no, może gdybym usiadł jeszcze raz, nagrał to samo, to może by już było lepiej, tak? Za 10 razem to już by może był ten efekt, który powinien być. Już wtedy byłbym z siebie zadowolony. Ale na razie, no, to tak to jest, jak jest. Ruszam tematy chyba troszkę zbyt delikatnie i mało obrazowo, ale postaram się. Postaram się następne wypowiedzi do następnych wypowiedzi lepiej samemu przygotowywać się. Lepiej się samemu przygotowywać, tak powinno brzmieć poprawne zdanie, bo nie zostawiamy nigdy się na końcu zdania. Postaram się przygotowywać lepiej. Może mi się to z czasem zacznie udawać. Dlatego na razie nie rezygnuję z tych nagrań na playliście motywacyjnej, aczkolwiek tematy na playliście motywacyjnej mogą odbiegać od
tematu motywującego. Mogą tutaj być różne, różniaste wypowiedzi. Być może później powstanie jakaś inna playlista. No nie wiem. Na razie postaram się tutaj usiąść i o czymś opowiadać, nauczyć się mówić. Postaram się nauczyć mówić. Przez ostatnie 4 czy 5 lat uczyłem się pisać i powiem wam szczerze, że osiągnąłem taki moment, z którego jestem zadowolony, ale to trwało 4-5 lat. Teraz postaram się tutaj nauczyć mówić. Tych moich wypowiedzi będzie tutaj na tym kanale mnóstwo. One są wszystkie związane z moją działalnością pisarską, aczkolwiek tematyka bardzo od moich książek odbiega. Być może kiedyś zbliżymy się do moich książek. Jest kilka następnych wypowiedzi, które chcę przygotować i one się ukażą teraz lada tydzień. Bo prawdę mówiąc, zbliżam się do momentu, w którym kupię lepszą sobie kamerę. Będzie mnie lepiej widać, lepiej słychać. I chciałem poczekać z tymi wypowiedziami, nie nagrywać ich tym sprzętem, który mam. Ale potem mówię, zbiera mi się mnóstwo tematów, tak? Kiedy ja to potem ponagrywam? Więc nagrałem to, co dzisiaj nagrałem. Jak nagrałem, tak nagrałem. Jak się wypowiedziałem, tak się wypowiedziałem. Wy sobie to możecie ocenić w własnych myślach, we własnych głowach. A wdzięczny będę za jakieś tam komentarze i polemikę pod filmem, pod wyświetlaczem tego filmu. I to by było na dzisiaj wszystko, bo chyba dosyć długo już mówię. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Jeśli macie jakieś życzenie co do tematu kolejnej wypowiedzi, proszę pisać śmiało. Ja jeśli odnajdę się w tym temacie, to na pewno taką wypowiedź nagram. A jeśli się w tym temacie nie odnajdę, to powiem, że nie dam rady. I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.